Marylu. Ona również. Jest sygnał do startu. Jest jeszcze chwila. I konie ruszyły. Dość równy start. Tam Spektakor prowadzi. Blisko niego Borges. Walka o prowadzenie. Tam jeszcze ktoś się przepycha. To jest Russian in Black. I także Bombonierka. Bombonierka w tej chwili jest pierwsza. Russian in Black, Spektakor, Borges. Dalej Ton, Mary Lou i stawkę zamyka Entuzjazm. Mają do pokonania jeszcze 1400 metrów. Zdecydowanie prowadzi Bombonierka. Na drugiej pozycji Russian in Black, na trzeciej Spektakor, na czwartej Borges. Dalej na piątej Ton, szósta jest Mary Lou i siódmy Entuzjazm. 1200 metrów do celownika, troszeczkę mniej. Bombonierka uzyskała pewną przewagę. Na drugiej pozycji Russian in Black, na trzeciej Spektakor, na czwartej Borges. Dalej Ton, Mary Lou i Entuzjazm. Zbliżają się konie do połowy zakrętu. Bombonierka nie ma już tak dużej przewagi, jak miała. Zbliża się do niej stawka. Bombonierka, tam jest za nią Spektakor. Jest Russian in Black. Dalej w pewnym odstępie dwóch, trzech długości galopuje Ton razem z Borgesem. Entuzjazm i Mary Lou już sobie nie radzi zupełnie. Odpadła od stawki. Na prostą wyprowadza Bombonierka. Bombonierka, Spektakor, Russian in Black. Kilka koni walczy, tam również Ton ruszył. Ale tutaj Bombonierka jeszcze się utrzymuje. Bombonierka, Russian in Black. Bombonierka, Russian in Black. I Borges, kilka koni finiszuje, Bombonierka się jeszcze utrzymuje. Bombonierka ucieka, goni ją Borges, Bombonierka Borges. Bombonierka Borges, jeszcze 100 metrów do celownika. Bombonierka ma dużą przewagę i proszę Państwa, wygrywa ten wyścig zdecydowanie. Na drugiej pozycji Borges, na trzeciej Ton, na czwartej Spektakor, Russian in Black, Entuzjazm i dopiero teraz do celownika dociera Mary Lou.